Gorące tematy i gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi są publicyści Agnieszka Siewiereniuk-Maciorowska i Antoni Czmiel. Witam państwa oboje. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jedna firma, TVP. Proszę państwa, wczoraj miał miejsce pogrzeb. Ostatnia droga Natalii Zandrychowa, 14-latki, która zmarła pod sklepem, kilka godzin przebywając na mrozie, nie bardzo wiedząc, gdzie jest, już bardzo chora. Właściwie te kilka godzin umierała pod tym sklepem i zawiedli dorośli. Kto zawiódł tak naprawdę, dowiemy się, bo jest w tej sprawie prowadzone dochodzenie przez prokuraturę. Jak to się stało, że dziecko zadzwoniło do ojca, że źle się czuje, nie wie gdzie, i kilka godzin dopiero trwało, zanim przypadkowy przechodzień znalazł Natalię pod tym sklepem zziębniętą i właściwie już prawie umierającą. Odbyła się msza i oczywiście wszyscy jesteśmy zbulwersowani tym wydarzeniem. Wszędzie tam, gdzie dzieje się krzywda dziecku, czy nawet dorosłemu, i ona jest tak jakby w otoczce braku pomocy z zewnątrz, jakiejś znieczulicy tego, że nikt w odpowiednim momencie z pomocą nie przyszedł, no budzi się w nas sprzeciw. I w tym przypadku tak też to ma miejsce. Ale zapowiedź stacji TVN24, że w płatnym kanale będzie transmitowana msza z pogrzebu Natalii, no wzbudziła szalone wzburzenie w mediach społecznościowych. Chyba największym takim, znaczy takim skondensowanym wyrazem tego wzburzenia jest wpis natychmiast po ukazaniu się komunikatu, że zapraszają w TVN24 Go na transmisję tego pogrzebu. Wpis redaktora Patryka Słowika, który napisał: oni w TVN24 nie rozumieją, co robią. Transmitowanie pogrzebu dziecka w płatnym kanale, w jakimkolwiek kanale, to niesłychana nieprzyzwoitość. Są pewne granice tu przekroczone tysiąckrotnie. Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska, podzielasz zdanie redaktora Słowika, by granice zostały przekroczone tysiąckrotnie? No, ciężko się z tym nie zgodzić tak naprawdę. Ja powiem, że wczoraj byłam zajęta przez cały dzień, ale później jak zobaczyłam właśnie też komunikat, który na Twitterze był bardzo mocno kolportowany, ja mówię o tym komunikacie stacji TVN, to powiem, że się krew zagotowała, bo to jest niewyobrażalna tragedia przede wszystkim dla rodziców, dla najbliższych, ale też dla znajomych przecież ze szkoły tej dziewczynki. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. To jest osobista tragedia tych ludzi. Jeżeli trwa, a trwa, już wiemy o tym, dochodzenie śledcze, to niech ono toczy się swoim torem i nie powinno się takich sytuacji jakby, no nie wiem, nagłaśniać, to nie jest dobre słowo w tym momencie, ale robić z tego jakiegoś takiego clickbaitu w telewizji, tak? W internecie to są clickbaity. To jest absolutnie skandaliczna sprawa i ja myślę, że tym powinna się zająć komisja etyki, która no, powinna, wydaje mi się, w tej sytuacji ukarać, bo co innego, jeżeli mamy do czynienia z osobą publiczną, ze sprawą jakby no, jakiegoś ważnego urzędnika państwowego, czy w ogóle jakby osoby publicznej, ale to też jakby w odniesieniu do przedstawicieli państwa polskiego, bo też no, ja sobie nie przypominam, żeby były jakieś transmisje na przykład z pogrzebów celebrytów. Były i są robione materiały, także się odbył pogrzeb, ale to są zazwyczaj krótkie formy dziennikarskie w formie informacji, ale na pewno nie transmisje. To jest żerowanie po prostu na śmierci dziecka i zbijanie sobie w tym momencie kapitału medialnego na olbrzymiej tragedii, która nie powinna mieć miejsca w cywilizowanym świecie, no ale się wydarzyła i wszyscy gdzieś tam głęboko odczuwamy tę tragedię, bo ja jak sobie pomyślę, że to mógł być ktoś z mojej rodziny, ktoś z bliskich, to po prostu skóra cierpnie, no ale niestety. Mam nadzieję, że dochodzenie to wszystko wyjaśni i winni zaniedbań zostaną ukarani, a stacja TVN również powinna być ukarana. Kiedy dyskusja na ten temat w mediach społecznościowych osiągnęła temperaturę wrzenia, stacja TVN wydała komunikat, w którym czytamy, że od początku jako redakcja jesteśmy głęboko poruszeni historią Natalii, szeroko relacjonowaliśmy ją na naszej antenie i w portalu, pozostając w stałym kontakcie z rodziną. W porozumieniu z nią zdecydowaliśmy się także na relacjonowanie uroczystości pogrzebowych. Za tymi decyzjami stoi nasza wspólna troska o to,
żeby historia Natalii się nie powtórzyła. Panie redaktorze, no dobrze, troska olbrzymia, ale ta troska tak jakby zmonetyzowana, bo puszczona na płatnym kanale telewizji TVN, więc tu troska z jednej strony, a kasa z drugiej. To, co odróżnia cywilizację zachodnią, zwłaszcza tą cywilizację polską od tego, co jest na wschodzie, to jest właśnie traktowanie śmierci niesłychanie istotnie. No, my szanujemy groby nawet naszych wrogów, tych, którzy nas mordowali, co widać na różnego rodzaju cmentarze. Inaczej jak to jest w Rosji, kiedy nawet ich własnych żołnierzy się nie szanuje. Majestat śmierci, zwłaszcza w tego dziecka, jest poruszającej sprawie i jest konieczny do zatrzymania naszych norm społecznych, funkcjonowania. W rodzinie, która doznała tak tragicznej sytuacji, znaczy opowiadanie, że są w kontakcie, że uzyskali zgodę, znaczy chciałbym zobaczyć to kolegium po prostu, w której nagle rozmawiamy. Wiecie co, zrzucamy wszystkie tematy publiczne, bo teraz zadzwonimy tej rodziny i zrobimy tą transmisję. Nie ma tutaj żadnego uzasadnienia, żeby z pogrzebu zrobić show. Dotknęliśmy tego typu niebezpiecznej sytuacji, chociaż wtedy wszyscy zostaliśmy zwiedzeni, w sprawie matki Madzi, kiedy szukano dziecka, które miało zostać rzekomo porwane, potem się okazało, że jest zamordowane. No, nie można w ten sposób zbijać kapitału na czymś, co wymaga troski. Nie ma tutaj, poza wspólnym przeżywaniem, jakiegoś elementu, który byłby właśnie czymś, co ma służyć wyjaśnieniu tej sprawy. Tutaj rzeczywiście wiele jest do wyjaśnienia, także jeśli chodzi o służby, które nie wiadomo, czy jak pokazują te pierwsze komunikaty, dostatecznie poważnie podeszły do sprawy i zrozumiały, że taka sytuacja jest niestety możliwa, że zupełnie stracenie z tego ostatniego telefonu wynika świadomości, gdzie się jest, ale to nie jest powód, żeby robić z tego w jakiejś mierze show. To nie jest powód, żeby to na tym zarabiać, bo to jest właśnie tutaj przekroczenie granicy. I szkoda, że tego koledzy po fachu nie rozumieją, albo inaczej. Może rozumieją i dlatego tak zrobili. Bo proszę zwrócić uwagę, no ten temat, naturalny sposób angażujący nas wszystkich, którzy mamy dzieci, nie, którzy natychmiast czujemy to zagrożenie, albo nawet tych, którzy po prostu mają ludzkie odruchy, powoduje, że wszystkie inne tematy spadają z anteny, z uwagi. No i to jest nakręcanie, jak się to mówi brzydko, przykrywanie też tematu, które są niewygodne. Afera wiatrakowa, kwestie związane z procedowaniem wciąż pierwszego posiedzenia Sejmu. Można to powiedzieć mnóstwo. Jest więcej interesu publicznego w tych tematach, niżli pokazywanie czy żerowanie na emocje. Chociaż rozumiem też tragedię tych rodziców i tej rodziny, chociaż ona została wyzyskana, no bo dla nich to jest najważniejsza rzecz na świecie. I to jest zupełnie zrozumiałe, że gdyby mogli, to pewnie transmitowaliby to na cały świat. Niemniej tutaj no to jest jednak sytuacja, w której gdzieś powinno się odezwać czerwone światło. Tak jak się nie należy mówić w mediach, zawsze nas tego uczono i ja tego też uczyłem moich studentów, o próbach samobójczych, bo ponieważ pcha to dalej, to się, to jest taki element takiego non-possumu, z tego wyboru, którego dziennikarze muszą dokonywać. No tak, ja też miałam pewne opory, bo kiedy miałam program o eutanazji, znalazłam taki film relacjonujący ostatnie chwile starszej kobiety, która w towarzystwie swojej przyjaciółki umierała. Do końca ten film był. No też podjęliśmy decyzję, że tego filmu po prostu nie pokażemy, chociaż on w internecie był. I tutaj piszą internauci, za zgodą rodziny będziemy transmitować pogrzeb, operację, poród, konanie. Gdzie leży granica? Nigdzie. Cieszy się TVN, tak naprawdę. Ale proszę państwa, już następnego dnia znaleźli się obrońcy TVN-u, nawet w postaci pani medioznawcy z jednego z uniwersytetów w Polsce, którzy no bronią. Wiele jest filmików z pogrzebu w internecie, to nie stoi sprzecznością z naszymi tradycjami. Media przecież od początku relacjonują tragedię w Andrychowie, pokazują miejsce, gdzie umierała Natalia, znicze przynoszone przez współczujących mieszkańców. Nie chciał TVN, transmitując mszę, nie chciał zwiększyć zasięgu lub zdobyć subskrybentów. Kierowała nim, jak napisała stacja w oświadczeniu, troska o to, by historia Natalii nigdzie się nie powtórzyła. No i komunikat zapowiadający transmisję z pogrzebu
niefortunny, za co przepraszamy, za komunikat TVN przeprasza. Napisałam na ten temat tekst dzisiaj na portalu w Polityce TV, na portalu w polityce.pl, przepraszam, bo rzeczywiście już nie mogłam znieść tej obłudy i tej hipokryzji, dlatego że powinien TVN przeprosić nie za to, że komunikat był źle sformułowany, ale za to, że nie pozwolili rodzinie w spokoju opłakiwać swojego dziecka. I na ołtarzu Złotego Cielca oglądalności i plików w internecie złożyli pewne zasady, których porządni ludzie przestrzegają, a tym bardziej ci, którzy z dumą mienią się dziennikarzami. No Agnieszko, no jednak jest takie przyzwolenie na to, żeby jednak telewizja była tym medium, które wykorzystuje wszelkie sposoby, żeby uatrakcyjnić program i zdobyć i widzów, i oglądalność, i subskrybentów, i klikanie w internecie, co przynosi określone zyski. Ja przypomnę, że kiedy trwały strajki kobiet, też znaleźli się również pracownicy uniwersytetów, nawet tytułami profesorskimi, którzy uzasadniali używanie wulgaryzmów w sferze publicznej. Byli również profesorowie, którzy mówili, że słowo, hasło w zasadzie strajku kobiet to jest uzasadnione i to w ogóle nie jest wulgaryzm w tym momencie, tylko to jest wyrażenie pewnych opinii i tak dalej, więc za każdym razem do kolejnych głupot będziemy mieli takich właśnie profesorów. Ja to już od dłuższego czasu się zastanawiam, gdzie ci ludzie zdobyli te tytuły profesorskie i na czym, bo jeżeli ja słyszę tego typu opinie, takie jak i tutaj była zacytowana, takie jak i wcześniej słyszałam przy strajku kobiet, to się zastanawiam, czy naprawdę te tytuły w chipsach gdzieś nie leżą, bo naprawdę dla każdego przyzwoitego człowieka, nawet z jakimś niewielkim wykształceniem, to są rzeczy oczywiste, że słowo główne strajku kobiet to jest wulgaryzm, które nie powinno paść w przestrzeni publicznej ani w poważnej debacie. Tak samo i tutaj nie powinna być transmitowana msza, czy w ogóle jakby cała uroczystość pogrzebowa tej dziewczynki. I to jest rzecz oczywista dla każdego. No ale ja jakby nie jestem tym zdziwiona, że ktoś tam się znalazł w obronie. Pewnie więcej takich osób się znajdzie, bo dla każdej głupoty zawsze znajdzie się głupek, który to po prostu będzie uzasadniał, że ma to sens. A że sensu nie ma i wie o tym większość ludzi, to myślę, że chyba nie trzeba mówić, bo wyrażone to zostało wystarczająco jakby w sferze internetowej, ale jakby i w jakichś dyskusjach pomiędzy ludźmi. Także jeden głos niczego nie zmieni. Panie redaktorze, czy w dobie medialnego wyścigu szczurów, w pogoni za oglądalnością, za zyskiem, za tym, żeby przetrwać na rynku, istnieje jeszcze coś takiego jak etyka dziennikarska? Musi istnieć, chociaż czasem rzeczywiście jest to organ zamierający, ale tak sobie myślę, że właśnie ci wszystkiego rodzaju medioznawcy z tymi tytułami, znaczy gdyby tam nie było nalepki TVN, tylko byłaby nalepka TVP czy w Polsce.pl, to jestem przekonany, że ci sami medioznawcy mogliby przedstawić diametralnie odmienną opinię, a przecież na tym polegają zasady, że niezależnie od tego, kto co robi, kto to jest, to oceniamy, co robi, tak? I to powinno funkcjonować. Wydawało mi się, że kwestii życia i śmierci, wojny, czy choćby tak oczywistych kwestii językowych, o których mówiła pani redaktor, to są rzeczy oczywiste dla każdego, kto ma nie tyle tytuł profesorski, co pierwszą klasę 1-3 ukończone. Ale jak widać, jest tak, że niestety to jest środowisko, w którym to funkcjonowanie, dystrybucja prestiżu decyduje właśnie, pod czym się podpisujemy, i jest takie nowe ustawianie się. Widać wyraźnie, że trzymanie się swoich zasad czy poglądów niespecjalnie jest opłacalne. Nonkonformiści nigdy nie byli tutaj liczni, a jest ich grono coraz mniejsze. Tak, ludzi, którzy mają kompas w sobie, a nie patrzą na słupki. Boję się czasów, w których ludzi zdolnych zastąpią ludzi zdolni do wszystkiego. No właśnie, dlatego że wydawać się może, że z dnia na dzień te cienkie, czerwone linie ciągle są przekraczane. Ta została przekroczona wczoraj, ale lada moment pewnie czeka nas przekroczenie następnej. I co zrobić, Agnieszko, żeby jednak, no widziałam w mediach społecznościowych, że był jednak jednoznaczna ocena tego wydarzenia, ale w końcu zaczniemy się przyzwyczaić do tego typu wydarzeń. Nie, myślę, że nie, że jednak nie. To są sytuacje jednostkowe. Ja powiem tylko tyle jeszcze do, jakby trochę kończąc swoją poprzednią wypowiedź, że postanowiłam trochę jakby zrobić taki
taki pastisz, no, można tak to określić, dziennikarski, gdzie po prostu jedną część jakby z form przekazania informacji zaczęłam używać takiego samego języka, jaki, prawda, mówili profesorowie, że to jest dopuszczalne i w ogóle. No i oczywiście kto się na mnie rzucił, ta sama spora, która mówiła, że to słowo strajku kobiet to jest dobre. Więc ja powiem w ten sposób, że czasami taki eksperyment się opłaca zrobić i polecam właśnie po to, żeby te środowiska, które dzisiaj bronią takiej stacji TVN, też oburzyły się. Mm-hmm. Musimy kończyć, proszę państwa, ale w tym samym gronie spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.